Witajcie moi drodzy, z tej strony Urban. Jak widzicie, jesteśmy ponownie w Hammersmith, ale dzisiaj nie przyjechaliśmy tutaj pokazywać wam pustych ulic. Dziś przyjechaliśmy tutaj się spotkać z jednym z moich widzów, który do mnie napisał, a który chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami związanymi z jego pracą. Pracował on w branży, powiedzmy to, rozrywkowej tutaj w zachodnim Londynie. Powiem wprost, kolega pracował w branży eskortek, że tak powiem. Zajmował się tam marketingiem, a także ochroną. Więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, odpowiemy sobie na pewne pytania. Między innymi, ile kosztuje taka usługa eskortek w Londynie? Jakie dziewczyny, a może i chłopacy tam pracują? I jak przede wszystkim dostać się tutaj do takiej pracy? A tak na marginesie jeszcze, mój kanał właśnie przebił 80 tysięcy, więc subskrybujcie mój kanał, bo mam nadzieję, że jeszcze w tym roku przelecimy tą magiczną barierę 100 tysięcy subskrypcji. Zapraszam na ten odcinek. Seks na wyspach jest całkowicie legalny, natomiast nielegalne jest stręczycielstwo, posiadanie własnej agencji towarzyskiej albo także szukanie klientów po prostu na ulicy i dawanie, że tak brzydko powiem, dupy na tej ulicy. Mnie bardzo ciekawi, co kierowało moim dzisiejszym gościem, aby taką pracę robić. Też mnie ciekawi, jak taką pracę można znaleźć. Nie wiem, czy są ogłoszenia w prasie, w mediach, w internecie, czy po prostu trzeba mieć znajomości. Zaraz się tego dowiemy. Nazywam się... Na wyspach jestem od 2013 roku. Byłem bezdomny. Miałem problemy tutaj osobiste, rodzinne i z pracą. Strukturę grupy wciągnął mnie jeden Polak. No i tak się zaczęło. Zaczęła moja się praca od wyklejania kartek na budkach telefonicznych, czyli reklamowanie, czyli marketing agencji towarzyskich. No, zarabialiśmy tam bardzo duże pieniądze, bo to nam zajmowało obklejenie czterech dzielnic dwie godziny, może nie. No i dostawaliśmy za to kilkaset funtów. Później awansowałem i już miałem jako ochroniarz, jako zabezpieczanie dziewczyn, doprowadzanie ich też do miejsc, czyli tak zwany escort, nie? Jak ktoś zamawiał, po prostu trzeba było ją tam dostarczyć pod wskazany adres i też później miałem już własnego kierowcę, byłem też odpowiedzialny za rekrutację dziewczyn. Na całych Wyspach Brytyjskich prostytucją zajmuje się ponad 100 tysięcy osób. 88% z tego to są kobiety, reszta to tak zwane ladyboye, no a także po prostu chłopacy świadczące usługi seksualne dla homoseksualistów. Tak to wygląda. Dla mnie tutaj taką dzielnicą w Londynie, która zawsze kojarzyła się z prostytucją, jest oczywiście Soho. Ale tutaj mój dzisiejszy gość mnie uświadomił, że tak nie jest. Ta dzielnica nazywa się ona Earl's Court. Właśnie mi mój dzisiejszy gość powiedział, że ta dziewczyna, którą mijaliśmy, to jest prostytutka z Bułgarii. Tutaj ogólnie biznes prostytucji, pozyskiwanie klientów opiera się na obklejaniu kartami z ofertami prostytutek, czyli oklejanie budek telefonicznych. I to jest dosyć powszechne źródło zarobku dla wielu osób. Zarobki za ogół 2 godziny pracy rzędu kilkaset funtów. Praca polegała po prostu na wyklejaniu określoną ilością kart 7 dni w tygodniu. To skutkowało bardzo dużą ilością klientów. To jest ogólnie prawnie zabronione. No i spotykało to się z oporem, z interwencją policji. Nieustannie, trzeba było szybko biegać. Policja czasami co jakiś czas robiła łapanki, ale mieliśmy na taką
na przewagę, że znaliśmy wszystkich już policjantów, a już do takiego stopnia doszliśmy do sprawy, że nauczyłem się rozpoznawać policjantów po sposobie poruszania się. Mam taki dosyć specyficzny chód, no i często się udawało zbiec. A jeszcze jak szliśmy tak poza kamerą, powiedziałeś mi, że wy, ci, którzy oklejali te budki non-stop, byli na tak zwanej słuchawce, żebyście podsłuchiwani po prostu przez waszych pracodawców. Nie przez pracodawców, tylko przez osobę, która pomagała ci rozklejać karty. To były nie jedna osoba, tylko dwie. Jedna pilnowała, czy policja nie podchodzi do budki, a ktoś nie biegnie. No i często było hasło, nie? Uciekaj, policja, oddaj się od budki, nie? Ktoś cię obserwuje. Ile razy cię złapali? 3 razy byłem aresztowany. 3 razy leżałem twarzą do ziemi z kajdankami. Kilka miesięcy nie byli w stanie mnie złapać. Przyszliśmy w miejsce, które nazywa się Hogwart Road. Prawie brzmi jak ten Hogwart z Harry'ego Pottera. Jest to ulica, gdzie podobno znajduje się bardzo dużo agencji towarzyskich. Tutaj też mój rozmówca wspominał o policji, o przygodach z policją. Ja jestem ciekawy, jak to w ogóle z policją w takim biznesie wygląda. Czy ta policja, na przykład jak policja, nie wiem, w innych krajach, w Ameryce Południowej, Europie Wschodniej, ma udziały z takiego procederu? Zaraz się naszego kolegi o to zapytamy. Ich praca nie polega tylko na doprowadzeniu ciebie pod wymiar, nie, pod sąd, tylko po prostu przestrzeganiu, zapobieganiu temu, nie? I ogólnie policja też jest z klientami tutaj tych agencji towarzyskich poniekąd korzystają i w tym procederze jest też jakby twoje przyzwolenie na działalność. Ale mają z tego jakieś korzyści finansowe? Nie. Nie mają zniżek, ale przymykają oczy na wiele na przykład rzeczy, nie? Do policji zależy, jak długo będzie dane mieszkanie otwarte, nie? Nigdy bym nie przypuszczał, że na takiej spokojnej uliczce, którą widzicie za mną, znajduje się pełno burdeli, jest to takie zagłębie agencji towarzyskiej. Ja, kiedy oprowadzałem ludzi po Londynie, to właśnie moi klienci w tych okolicach wynajmowali sobie bardzo często Airbnb. No takie nieświadomce trafiali w to miejsce. Tutaj najbardziej rozchwytywane są tajskie, tak zwani ladyboye, które są tutaj usytuowane w basementach. Tutaj właśnie stanowi klientele. Dla ladyboyów. Dla ladyboyów. To są ludzie bardzo zamożni i wpływowi. Bankierzy, celebryci, biznesmeni. A narodowości? Angielscy. Angielscy, tak. A wspominałeś mi wcześniej, że też waszymi klientami byli Arabowie. Współpraca z nimi polegała na tym, że oni już po prostu kontaktowali się z odpowiednimi już tutaj osobami, które byli wyżej w strukturze. Zamawiała po prostu określoną ilość dziewczyn i wymagania. Wynajmowały jakieś apartamenty i opłacali wszystko all inclusive. Nie zależy. Do kilka razy w miesiącu. Powiedz mi, w którym miejscu znajdowała się ta azjatycka agencja towarzyska z Filipińczykami? Znaczy się tutaj. Do tego hotelu są 3, nie? Jedna jest tutaj na początku, druga zaraz jest pomiędzy tymi hotelami i tam jeszcze trzecia jest na końcu. Z jakich krajów dziewczyny głównie pracują? Znaczy, albo inaczej, bo nie wiesz jak teraz, ale w tej agencji, w której ty pracowałeś? Znaczy się, byłem podległy po 3 agencje. Ogólnie dziewczyny, które się trudnią prostytucją, to jest cała Europa Środkowa. Kraje jak Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa. Polki miałeś jakieś? Znaczy się nie, ale też pracują dużo jest Polek. No Ukraina, Rosja, Ameryka Środkowa, Afryka, Gwatemala, Brazylia, Ekwador, Boliwia. A powiedz mi, które dziewczyny przez waszych klientów najbardziej były rozchwytywane? Które cieszyły się największą popularnością? Dziewczyny z Rumunii. Coś jest z takiego jakiegoś wyjątkowego w nich? No tak, głównie dziewczyny z krajów jak Bułgaria, Rumunia, Rosja,
Polska. Pochodzą za piękne kobiety i z tego tytułu też były rozchwytywane. Tu była jedna agencja, no i tu był sprzedawany krak po prostu, no, sprzedawali narkotyki. Wszyscy bezdomni się tutaj nieustannie zaopatrywali w narkotyki. Agencji towarzyskiej? Tak, i policja wiedziała o tym miejscu i obserwowała przez długi czas i pewnego dnia zamknęła to miejsce. Był wjazd po prostu? Tak. Byłeś tam w środku? Byłem. Co się stało? Też dał ci się uciec? Znaczy się nie. Obudziłem się i widzę 10 policjantów nad sobą. A miałeś dobre życie? Zależy jak na to spojrzeć. Finansowo? Ile potrafiłeś zarobić w tygodniu? Były dni, że miałem powyżej 1000 funtów dniówki. Czyli było warto, czy nie było warto? I tak i nie. Z perspektywy czasu nie. W tamtym momencie było tego warte, nie? Wiemy już, jakie dziewczyny pracują w agencji towarzyskiej. Teraz chyba wypadałoby się także może zapytać, co to są za dziewczyny, skąd one się wzięły? Czy to są studentki, czy to są dziewczyny, które były w ciężkiej sytuacji finansowej i po prostu życie je zmusiło do tego, aby w taki sposób zarabiać? Czy to po prostu są młode dziewczyny, które są bardziej takie zachłanne na łatwe pieniądze? Bo no, nie oszukujmy się, dla dziewczyn, które lubią seks, a na pewno takie są, to są to łatwe, szybkie i duże pieniądze do zarobienia. Dziewczyny biorą się z takich środowisk, gdzie jest trudna sytuacja życiowa, brak pracy, brak perspektyw na przyszłość, no i szybki zarobek pieniędzy, ale też jest ciemna strona tej profesji, bo większość dziewczyn, które się tym trudnią, jest im ciężko po prostu już wyjść, nie, z tego procederu. Tu padają jakieś problemy? Narkotyki, alkohol? Tak, narkotyki, alkohol. Rodzą się problemy psychiczne, emocjonalne, depresja. A skoro już wspomniałeś o pieniądzach, to jakie właśnie to są pieniądze? Mówimy tutaj na przykład, jakie to są pieniądze zarobkowe dla agencji, ile zarabia dziewczyna i ile na przykład klient musi zapłacić? Koszty są od kilkuset funtów za godzinę. Zależy jeszcze jakie miejsce, jaki standard. No, ceny się zaczynają od kilkuset funtów, nie? Za godzinę. A taką najwyższą cenę, jaką zapłacił klient, którą ty znasz, jaka to była cena? 1000 funtów za usługę, nie? To już są już dziewczyny, to są już z wyższej półki, nie? Modelki, dziewczyny z Instagrama, top modelki. I ile takie dziewczyny mogą zarobić? Od 20 tysięcy. Za? Tygodniowo. Miejscami takimi kierują różne ludzie z krajów jak Albania, Rumunia. Też słyszałem, że o jednym prowadzonym przez kobietę, która po prostu zatrudniała dziewczyny. Jest hierarchia, nie? I osoby się zajmują całą tą organizacją, nie? Takiego przedsięwzięcia. Osoby od marketingu, od ochrony, od eskortu. No i często wspólnicy, nie? Zakładają taką po prostu agencję i prowadzą przez lata, dopóki im nie zamkną. Tutaj jesteśmy na jednej z ulic, gdzie są największe wpływy z prostytucji w Londynie. Tutaj jest sieć luksusowych apartamentów z prostytutkami i bardzo zamożni klienci już korzystają z usług, nie? Bankierzy, biznesmeni i strefa ogromnych wpływów, nie? Pieniężnych. A powiedz mi właśnie, jak weryfikowaliście to, skąd ci klienci się biorą? Oni mówią wprost, że nie wiem, znaleźli właśnie w budce to ogłoszenie i jak dzwonili, kto odbierał ten telefon? Tak zwana recepcjonistka, zawsze jakaś była jedna dziewczyna od tego zaangażowana, odbierała telefon, no, trafiali tylko poprzez zbudek telefonicznych, nie? Osoba wchodziła, brała namiary, dzwoniła i później ta osoba, co rozmawiała, dawała postkod, nie? Pod jaki adres ma się
zjawić. A powiedz mi jeszcze, no ja już wcześniej kręciłem taki odcinek w Soho i z ciekawości wszedłem do takiej budki. No i tam są zdjęcia i są numery telefonu. Czy te zdjęcia są prawdziwe, czy to nie są prawdziwe? Zależy, są prawdziwe i nie są prawdziwe, zależy ten. Dla większości jest dla przykucia uwagi. Nie? A może ci się trafić na przykład jakaś aktorka porno? Zdarzają się dziewczyny, ale to już one prywatnie, że mają doświadczenie w branży porno. Jedna z takich najbardziej kuriozalnych akcji, jakiś starszy pan już w podeszłym wieku zamówił dziewczynę, który zażyczył sobie, żeby dziewczyna przebrała się w kostium wampira i udawała wampira, nie? I jakiś tam wymyślał sceny i no w sumie taka najdziwniejsza ten, nie? Akcja. No też z policją było też parę akcji. W tym momencie jesteśmy już naprawdę blisko. Blisko, słuchajcie, Harrodsa, czyli jesteśmy no, w dzielnicy milionerów, jakby nie patrzeć. A w takich dzielnicach tutaj ludzie lubią się zabawić, mają pieniądze, a jak ma się dużo pieniędzy, to te pieniądze czasami się wydaje na głupie rzeczy, typu dziewczyny, narkotyki. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda cały proces dostarczania dziewczyn, no bo no, okej, okay, jest, przychodzę do budki, biorę numer, dzwonię i co się dzieje po tym, jak to wszystko wygląda? No to zależy, czy to już jest stały klient, czy to jest osoba pierwszy raz i jest ustalana godzina, ilość dziewczyn, czasami pięć osób, co biorą jedną dziewczynę, czasami są, co biorą dwie. No i podaję po prostu adres, pod takie miejsce masz się udać, albo dostarczyć pod taki adres, ma się udać, nie, to prostytutka, no i na tym polega proces. I rozumiem, jedziesz ty, kierowca i ta dziewczyna. Tak. I jeżeli ta dziewczyna jest w środku, to co wy robicie? Czekacie na nią? No czekamy, aż ta bezpieczna idzie z powrotem, a musimy pilnować, czy jej nic nie zagraża, bo jesteśmy cały czas pod telefonem, ona po prostu daje znak, jakby coś było nie tak. A zdarzyło się tak, że na przykład, nie wiem, dziewczyna jechała na godzinę, jednak klient stwierdził, że zostanie ze mną na dłużej i musicie wtedy czekać, nie wiem, 3, 4, 5 godzin? No tak, też no. To jak sobie w takich momentach umijaliście czas? No. Czy jednak cały czas musieliście być czujni? Nie, no czekaliśmy, aż po prostu wyjdzie, nie? Spokojnie, cierpliwie. Tak, 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 tak. Płacone było. Tak. Dojechaliśmy do ostatniej miejscówki. Ja tutaj widzę, ambasady są. No, na przykład, tak. Co to jest? Estonia? Tak, no na tej ulicy się znajdowało parę miejsc, gdzie można było korzystać z tego typu usług, gdzie nikt by tutaj nie przypuszczał, że tutaj są mieszkania z dziewczynami, które trudnią się prostytucją. Czyli tutaj już są dla tych naprawdę ekskluzywnych klientów, tak. I te mieszkania ładnie wyglądają, już są takie zrobione pod standard. Luksusowe apartamenty. Konkretne miejsce na przykład możesz wskazać? Nie wiem, jakiś... Czy to też basementy, tak jak wcześniej? To jest w basementach, ale tutaj ze względów bezpieczeństwa nie mogę pokazać, gdzie... Gdzie to dokładnie było. A powiedz mi właśnie, dlaczego akurat to są basementy? No bo zauważyłem, że jednak wszystkie są w basementach, a nie w normalnych mieszkaniach, nie wiem, na przykład na górze. No, nie wiem, no po prostu tak się złożyło. Nie wiem, czy to miało jakiś cel, po prostu tak były... ulokowany, nie? I za ile na przykład za takie apartamenty trzeba było płacić miesięcznie? Ile agencja za to płaciła? Bo to do agencji, rozumiem, należało. No znaczy się koszty mieszkania tutaj w tej dzielnicy to są od 4000 z wyż miesięcznie. I to był na przykład tylko jeden pokój, nie wiem, jedno pokoje mieszkanie, czy była jedna dziewczyna, czy jednak na tym mieszkaniu było kilka dziewczyn? Nie, no to jest... od kilkunastu dziewczyn, nie? Powyżej 10. Czyli takie biuro zrobione po prostu, tak, office, tak zwany.